Szepty horroru. Mordercze mieszkanie na Pustelniczej. Autor Magda Bebel. W małych społecznościach zwykle sensacje wzbudzają wydarzenia będące naturalną koleją rzeczy. Narodziny, śluby i pogrzeby. W związku z tym pełnienie funkcji dziennikarza w lokalnym dzienniku nie jest ani zajmujące, ani też łatwe. Trzeba wszak sprawiać wrażenie, że tematów do poruszenia jest mnóstwo, choć tak naprawdę nie ma ich wiele. Redakcja lokalnego dziennika nie była najlepszym miejscem na rozpoczęcie zawrotnej kariery dziennikarskiej, jednak przy odpowiedniej dozie determinacji dało się tam szlifować podstawowe umiejętności tej profesji. Ja tej determinacji nie miałem. Wybór miejsca, praktyk podyktowany był po prostu stosunkowo niewielką odległością od mojego mieszkania. Od 2 tygodni parzyłem kawę, obsługiwałem pocztę, jedynie przyglądałem się ludziom, którzy wykonywali swoje obowiązki. W końcu nadszedł kolejny upragniony piątek. Jak zwykle zacząłem dzień od kofeiny i niespiesznie odpaliłem komputer. W skrzynce mailowej oczywiście przewaga spamu. Mordercze mieszkanie na Pustelniczej, sprawdźcie to. Nadawca wiadomości o tym tytule był wyjątkowo uparty. Pisał do nas od dłuższego czasu, że w jednym z mieszkań na obrzeżach miasteczka tajemnicze coś doprowadza lokatorów do śmierci. Podobno życie straciło już 5 kolejnych mieszkańców. Naświetlałem ten wątek naczelnemu, jednak zawsze prześmiewczo olewał sprawę, nazywając ją tanią sensacją. Lepsza taka niż żadna, pomyślałem wtedy, jednak nie odważyłem się wejść w dyskusję. Rozumiałem, że wzbudzanie paniki wśród mieszkańców było kiepskim pomysłem. Coraz większe znudzenie zasiało we mnie jednak myśl, aby zająć się tą sprawą na własną rękę. A nuż zbiorę materiał na dobry artykuł i zaczepię się w redakcji na dłużej. Nie poświęciłem zbyt wiele czasu na opracowanie misternego planu działania. Przejrzałem jedynie informacje, które zawarte były w mailach o Pustelniczej i ze świeżo utworzonej skrzynki odpisałem ich nadawcy. Zbadam i naświetlę sprawę mieszkania na Pustelniczej. Proszę o spotkanie. Dziennikarz. Jakkolwiek idiotycznie nie brzmiałaby ta treść, adresat uznał ją za wiarygodną, bo już po kwadransie odpowiedział, wyznaczając jako miejsce spotkania nieciekawy, choć zdecydowanie zaciszny park w okolicach tamtejszego osiedla. Przez kolejne 4 godziny do zakończenia dnia pracy siedziałem przy biurku jak na szpilkach. Dawno zapomniane przeze mnie poczucie swego rodzaju ekscytacji nie dawało się na niczym skupić. W tym momencie moją koncentrację zdecydowanie zaburzył przytłaczający ból głowy, jakby ktoś zgniatał ją w imadle. Dłuższą chwilę zajęło mi zorientowanie się, gdzie jestem i przypomnienie, jak się tu znalazłem. Pomieszczenie, w którym siedziałem, przykuty jedną ręką do kaloryfera, było obskurnym, małym pokoikiem w morderczym mieszkaniu na Pustelniczej. Już pamiętam. Starszy, choć postawny i krzepki mężczyzna, z którym umówiłem się na spotkanie, zaczął od przedstawienia mi historii lokatorów tego mieszkania. 5 lat temu wprowadziła się tu jego córka, także studentka dziennikarstwa, którą po 3 miesiącach od wyprowadzki znaleziono martwą w łazience. Podcięła sobie żyły. Następnie zamieszkało tu starsze małżeństwo. Nie minął miesiąc, kiedy mężczyzna zmarł na zawał, a kilka dni później jego małżonka. Lokal nie mógł później długo znaleźć kolejnego właściciela. Ostatecznie stał się nim mężczyzna w średnim wieku. Domator, emerytowany wojskowy. Zapewne uznał osiedlowe legendy o zabójczym mieszkaniu za godne politowania. Nic dziwnego, wszak osoba tak doświadczona we wszelkiego rodzaju starciach nie boi się już pewnie niczego. Jednak najprawdopodobniej nie jest w stanie przewidzieć i zapobiec udarowi krwi do mózgu. Właśnie to uznane zostało za przyczynę zgonu mężczyzny. Zaledwie 2 tygodnie po wprowadzeniu się na Pustelniczą. Te wszystkie rewelacje nagrałem podczas rozmowy z tajemniczym informatorem na dyktafon. Niestety trudno dodzwonić się na policję lub pogotowie za pośrednictwem tego gadżetu. A telefon
Najwidoczniej został mi zabrany. Ostatnie 5 sekund nagrania to stanowcze polecenie mężczyzny, abym odkrył, co stoi za śmiercią jego córki oraz pozostałych lokatorów, bo inaczej mogę... Tu urządzenie zarejestrowało dziwne trzaski i nagranie dobiegło końca. Kiedy się ocknąłem, nie byłem już przykuty do kaloryfera. To powinno mnie chyba ucieszyć, ale nie bardzo wiedziałem, co zrobić z odzyskaną wolnością. Na bank to podstęp. Mój strach potęgował fakt, że z drugiego pokoju dochodziły jakieś głosy. Przez obolałą głowę miałem ogromne problemy zarówno z równowagą, jak i z koncentracją. Kto tam jest i o czym rozmawia? Powinienem tam pójść, czy może lepiej nie? Martinie, dołącz do nas. Już się chyba wystarczająco wyspałeś. Po tych słowach, które dochodziły z sąsiedniego pomieszczenia, z ust jakiejś kobiety, rozległ się śmiech co najmniej kilku osób. Padło moje imię. Było więc jasne, że nie mogę udawać, że mnie tu nie ma. Wstałem z trudem. Zapewne od jakichś kilkunastu godzin, a może i dłużej, przyjmowałem pozycję siedzącą. Dlatego teraz nogi miałem jak z ołowiu. Byłem też, jak nie trudno się domyślić, totalnie ogarnięty niesamowitym strachem. Dopiero teraz mogłem lepiej przyjrzeć się małemu pokoikowi, w którym się znalazłem. Nad kaloryferem, do którego wcześniej mnie przykuto, znajdowało się niewielkie, zasłonięte roletą okno. Delikatnie ją odchyliłem. Osiedle na pustelniczej nocą przyprawiało o gęsią skórkę. Obskurne bloki, przywiędłe rośliny, brak solidnego oświetlenia i ten przejmujący szelest wiatru, który podobno nigdy tu nie ustawał. Młody człowieku, jak długo jeszcze każesz na siebie czekać? Z irytacją w głosie zawołał stanowczo zdecydowany męski głos. Mieszkanie było naprawdę niewielkie, a więc zaledwie kilka kroków wystarczyło, aby przejść do sąsiedniego pokoju. Przy dużym, okrągłym, mocno obdartym stole siedziało kilka osób w różnym wieku. Młoda, ładna kobieta z burzą blond loków, dwoje starszych, trzymających się za ręce ludzi z sympatycznym wyrazem twarzy i mężczyzna w średnim wieku w wojskowym mundurze. Wszyscy lokatorzy morderczego mieszkania przy pustelniczej. Choć uśmiechali się do mnie łagodnie, byłem bliski omdlenia. Wszystko to było dziwne. Ich trupio-blade twarze, przerażające, nienaturalne śmiechy. Na środku stołu stała zaświecona, staromodna lampa, ale przy żadnej z siedzących postaci nie było widać cienia. Cień to tylko złudzenie, a my tam po drugiej stronie nie musimy się karmić złudzeniami. Po śmierci Grety jej ojciec szuka dla niej towarzystwa, aby nie czuła się samotna. Stwierdził, że świetnie byście się dogadywali. Może więc do nas dołączysz? Jeśli sam nie podejmiesz takiej decyzji, prawdopodobnie on weźmie sprawę w swoje silne ręce. Głos mężczyzny w wojskowym mundurze wybrzmiewał nadal w mojej głowie. Śliczna, długowłosa blondynka uśmiechnęła się do mnie zalotnie, wskazując stojącą w kącie pokoju szubienicę. Czyżbym wcześniej nie zauważył tej przerażającej konstrukcji? Powodowany paniką rzuciłem się do ucieczki. Ewakuacja nie trwała jednak długo, bo nagle w przedpokoju pojawił się ów tajemniczy mężczyzna, z którym umówiłem się na spotkanie tamtego feralnego popołudnia. Obezwładnił mnie niemal jednym ruchem i zrobił zastrzyk w szyję. Poczułem, że bezboleśnie odpływam. Dziś to ja jestem częścią Komitetu Powitalnego Nowych Lokatorów w mieszkaniu na Pustelniczej. Z Gretą i innymi wiecznymi już lokatorami zaglądamy tu co jakiś czas, aby miło poplotkować, pograć w karty i sprawdzić, czy nie pojawił się ktoś, kto mógłby pasować do naszego grona. Ojciec dziewczyny bardzo się stara, aby zapewnić nam jak najwięcej rozrywki.
zasubskrybuj Szepty Horroru, aby nie przegapić żadnej strasznej historii.